Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, witam się z wami oczywiście teraz w kolejnym odcinku. I co, nie wiem czy wam mówiłam, że mamy karmazynowy świt. Niestety nie pamiętam, ponieważ już wcześniej chciałam nagrać dla was ten odcinek. Natomiast nagrałam może z jakieś 5 minut i po prostu wywaliło mi Act Isolation. I po prostu moje szybkie save'y się popsuły. Więc nie miałam szybkiego zapisu jak się wczytać, dlatego niestety nie pamiętam. Jest to aktualnie najlepsza broń jednoręczna, którą możemy nosić. W poprzednim odcinku zdobyliśmy tak zwany multiteleport, który mam założony chyba pod czwórką. Mam go w ogóle założonego? Chyba, że to jest ten. 5, nie, mamy go pod czwórką. Moi drodzy, użyjemy tego teleportu. I co za tym idzie, udamy się do starego obozu. Hej ty! Hej ty! Widzę, że nie będę się musiał za to ganiać po całej kolonii. Czyżby Gomez wyznaczył nagrodę za moją głowę? Nie inaczej. Na twoje nieszczęście cię martwego. Dlatego przejdźmy od razu do rzeczy. Czy jakbym zapłacił ci więcej niż on ci oferuje, zaniechałbyś chęci zabicia mnie? Przykro mi, ale mam zasadę, że jeśli biorę robotę, to wykonuję do końca. Nie chcę, by moja reputacja na tym ucierpiała. Rozumiem. Ach, szkoda, że to właśnie w takim miejscu zginie legenda. Dobra, zaczniemy oczywiście od niego. Bo ci strażnicy są mi raczej nie straszni. Dobra, dobijamy. Nie powinniśmy mieć jakichś większych problemów w tym miejscu. Natomiast, no cóż. Moi drodzy, nie przyszliśmy tutaj po to, żeby zabić Gomeza. Chociaż nie powiem, to też jest jeden z powodów, dla których tu jesteśmy. Natomiast są ważniejsze powody. Stary, ty nie chcesz mnie bić? Okej. Widzę, że część osób jest troszeczkę w szoku i jeszcze nie wiedzą, co się tutaj dzieje. Widzę, że kruk do mnie aż przyszedł. Oho. Widzę, że szybko mi przyszło cię utuc. No dobrze. Prawo kruka. Klucz do wieży w starym obozie. Eliksir uzdrawiający. Wydaje mi się, że ten klucz będzie mi potrzebny. W sumie nie musimy zbierać już z tych ludzi kompletnie niczego. Natomiast możemy na pewno wyjść. O, witam. Podejrzewam, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Za kratami, ale ciebie czeka miły, przytulny gru. Brać go, chłopcy, posiekać go! Okej, Bartolo. Widzę, że oni są... O Boże. Widzę, że robotnicy postanowili... Chętnie bym ci pokazał, gdzie raki... A to wy też mnie bijecie? To jest wręcz trochę dziwne. Może do kuszników byśmy lepiej nie podchodzili. Tutaj będzie spory młyn. Przyda się jakiś stały zapis, żebym go ewentualnie miała później. I co? Ja tamtych oczywiście nie dobiłam. No dobra. Ktoś chyba do mnie strzela. Niestety nie wiem kto. Być może... No właśnie, tutaj jakiś frajer. Mamy, jak widzicie, całkiem dobrą odporność na pociski. Tak czy inaczej, dostaliśmy się też tutaj do starego obozu przede wszystkim dlatego, że była taka możliwość, ale też dlatego, że chciałabym dostać się do Chromaninów dalej. Jak pamiętacie, no zablokowałam sobie tutaj drogę wcześniej, więc teraz myślę, że warto to zrobić. Czy ty będziesz agresywnie nastawiony do mnie? Widzę, że nie, więc może nie będę cię atakować. Nie musimy, jak widzę, wybijać wszystkich kompletnie ludzi. Okej, widzę, że część ludzi do mnie strzela. O Boże, blizna! Masz szczęście. Okej. No widzę, że blizna już mi nie będzie przeszkadzał.
Okej, okay, tam do mnie oczywiście strzela masa... ała, jakim prawem dostaję? Masa ludzi. Wiecie co, to przebiegnę się do nich. A to rozpruwacz. I jakieś ciołki. Dobra, zacznę od ciebie w sumie. Bliznę to już chyba dobiłam. W ogóle powiem wam, że jeżeli chodzi o bliznę, to w ogóle... Ja dalej jestem w szoku... Okej, widzę, że tam omit się zepsuł. Jestem w szoku tego, że ogólnie to... No nie będę za dużo zdradzać. Natomiast bliznę możemy spotkać też w innych modyfikacjach. Ale to tak jak mówię, nie będę teraz o tym dyskutować. Widzę, że omit ma jakiś problem ze sobą. Widzę, że najlepiej byłoby przeszukać te osoby, które coś znaczą. To znaczy na przykład takiego rozpruwacza, powiedzmy. Oni mogą mieć coś ciekawego przy sobie, dlatego ich będzie dobrze akurat przeszukać. Zróbmy sobie jakiś kolejny stały zapis. Nie wiem, czy mam klucz do Stone'a, żeby się do niego dostać. Natomiast spróbujemy. Miecz blizny oczywiście. Nie zbierałam od niego wcześniej miecza. Miał kuszę wojenną, bardzo fajna kusza. To wiecie co, zejdźmy najpierw tutaj. Spokojnie! A to bullet. O chłopie, przykro mi. Ciekawi mnie, czy Gomez będzie trudnym przeciwnikiem. Szczerze mówiąc, to nie wiem. No, ci strażnicy na pewno nie są trudnymi przeciwnikami. Podoba mi się natomiast to, że czuć, że jesteśmy koksami, no nie? Ja chyba... Widzę, że mam tutaj klucz. Klucza ogólnie do lochów, to dobrze. No to w takim razie otwieramy. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj też nie, czyli Stone chyba powinien być tu. Jak najbardziej. Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepaczy Gomeza. Masz rację. Nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie, co mu się należało. Mhm. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni, to pogadamy. Mhm. Do zobaczenia. Okej, okay, no już! W porządku. Ja jakby mam klucz od kogoś innego jeszcze, bo przecież nie zabiliśmy oczywiście... Nie zabiliśmy jeszcze Gomeza. Natomiast klucz już był w naszej kieszeni. Nie pamiętam skąd ja go zdobyłam, ten klucz do lochów. Na górę nie będziemy wchodzić. Tutaj jakiś strażnik. My w sumie już teraz będziemy się do Gomeza zbliżać. Nie pamiętam, czy osoby z pierścienia... jakby tego... zewnętrznego, o. Tacy jak, nie wiem, jak Świstak, jak Fisk będą nas bili. Albo Torus. Szczerze? Nie pamiętam, naprawdę. Natomiast no widzę, że część strażników nie chce nas bić. A część chce. Tu jest jakiś ciołek. Witam cię serdecznie. Niech będzie. Czyli co, wyglądałoby na to, że Arto pilnuje Gomeza, tak? Widzę, że część strażników postanawia mnie atakować. Wiecie co, to może zacznę od tego strażnika. Ale jak widać, nie musimy się jakoś bardzo przejmować. Bełty nas smyrają po pleckach. Także to by było na tyle w sumie. Okej, widzę, że zaraz Torus będzie chciał mi wpierdzielić. Widzę, że Torus jest banalny. Ktoś mnie w plecy bije bardzo solidnie. O kurde.
Musimy troszeczkę się wycofać. A najlepiej to będzie zrobić kółeczko. Nie wiem do końca, kto mnie bił. Ale widzę, że nawet kopacze chcą mnie bić. Dobra, wiecie co? Zrobię sobie tu F5. I napijemy się, bo ci kopacze mi nic nie będą robić. Wyśpij to. No, oczywiście. Dobra, tylko może najpierw byśmy jednak świstaka pokonali. Czyli widzę, że w sumie mamy cały obóz do pokonania. Nawet Graham nas bije. Jakieś bełty też latają. No dobra, niech sobie latają. Nie wiem, kto mnie tak obijał mi tak bardzo plecy. To musiał być jakiś... albo Gomez mi przyszedł solidnie wpierdzielić, albo nie wiem kto. Dobra, wiecie co, ja podobijam sobie tych kopaczy. Bo oni będą mi potem tylko i wyłącznie przeszkadzać. Tutaj, no, leży parę osób. Ty morderco, no, mamy osiągnięcie, ty morderco. Natomiast... przydatny bardzo. Okej, widzę, że tutaj się cień popsuł. Kto mnie tak klepie? Dobra, widzę, że wy się pobagowaliście. No trudno. Widzę też, że torus mi ogólnie zniknął. Jestem ciekawa, czy mogę otworzyć bramę. Niestety nie można. No dobrze. Zróbmy F5, zrobimy też stały zapis, żeby się nic nie popsuło podczas nagrywania. Ogólnie, moi drodzy, to zbliżamy się powoli do końca serii. I nie wiem, czy doszłam w ogóle do tego, żeby wam to powiedzieć. Widzę, że panowie naprawdę się pobagowali, bo nawet nie mogę was dobijać. Natomiast exp z was jest, więc to jest na pewno jakiś plus. Czyli co? Idziemy do Gomeza, rozumiem. A to chyba Arto mi, wiecie, wpierdzielił wtedy. Widzę, że go też nie mogę dobić. Został nam tak naprawdę Gomez, ale chciałabym się wyleczyć, zanim zacznę Gomeza bić. Tylko jeszcze mam strażników na głowie. Dobra, niech będzie jeszcze ten strażnik od góry. Witam cię. Okej, okay, czyli w ogóle was nie podobijam, bo się popsuliście. Dobrze. Później, jak już sobie zabijemy Gomeza, to ja oczywiście poszukam na szybko, gdzie jest Chromanin tutaj w Starym Obozie. Jeśli szukasz kłopotu. Witam. No. I żeby mi to był ostatni raz. Dawaj. Jak się tu dostałeś? Czekaj no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. O, Holender. Widzę, że Gomez jest jednak koksem. Chyba mnie zabije, wiecie? Albo i nie. Udało mi się go zabić. Tylko chyba się zbagował mi chłop. Nie wiem. Obawiam się, że on może jeszcze wstać, ale wydaje mi się, że raczej nie ma na to dużej opcji. Klucz do lochów, klucz Gomeza. Otwiera składowisko w piwnicy magnatów, większy pierścień niezwyciężności i amulet potęgi. Wydaje mi się, że Gomez raczej już nie wstanie. W siedzibie magnatów? Gdzie to jest? Nie mam pojęcia, natomiast Gomez już jest martwy. Wydaje mi się, że dzisiaj zakończymy modyfikację, wiecie? Jeszcze na szybko właśnie poszukamy tych Chromaninów, żeby sobie to zadanie wykonać. I chyba będziemy kończyć. Dobra, bo ja bym chciała przede wszystkim
sprawdzić właśnie, gdzie są chromaniny, gdzie jest ten chromanin. Więc na szybko sobie to teraz jeszcze sprawdzę przy was. Chromaniny. O, w ogóle on ma gniew Inosa za broń. Jak ona się prezentuje? Gniew Inosa. Tak oto wygląda. Ostatni cios jest oczywiście lepszy. Dobra, zrobimy jeszcze F5. Chromaniny. Boże święty. Chromaniny. Ok, moi drodzy, już sobie znalazłam to, co chciałam. Więc tak, jeżeli chodzi o tą księgę, pojawia się ona na szczycie wieży zamku Gomeza w Starym Obozie. Na szczycie wieży zamku Gomeza. Nie mam pojęcia, gdzie to kompletnie jest, więc musimy wyjść na zewnątrz i się rozejrzeć. Na szczycie zamku, czyli rozumiem, że chyba tam. Tylko jak tam wejść? Nie mam pojęcia. Albo na którąś wieżę trzeba będzie wleźć. Wiecie co, chyba wiem, gdzie to jest. Więc spróbujmy się tam udać. Wydaje mi się, że to będzie tutaj. Gdzie w jednej z modyfikacji, chyba w ciemnościach Gordota, mogliśmy wejść na samą górę. Właśnie, i ona chyba będzie tutaj na samej górze tej wieży. No tutaj mamy miejsce, gdzie urzęduje Gomez i jest to najwyższy, wydaje mi się, że punkt. Mam nadzieję, że uda nam się ten chromanin znaleźć, ponieważ przed nami już wtedy zostanie ich bardzo niewiele. Jak widzicie, tutaj jest całkiem duże zaopatrzenie, ale nie będziemy już tych kufrów przeszukiwać. Zresztą jesteśmy już na takim etapie gry, gdzie tak naprawdę no nie interesuje nas już to. Mamy całkiem dobry ekwipunek. Ja osobiście na przykład jestem z niego zadowolona, więc wydaje mi się, że nie ma sensu, żebyśmy próbowali coś więcej tutaj działać. Możemy jeszcze wykonać oczywiście parę questów i być może to zrobimy. Tych oczywiście co się uda. Dobrze, widzę, że jesteśmy na szczycie i czy tutaj jest chromanin? Jak najbardziej. Stara księga, mamy ją. No to teraz sprawdźmy sobie to. Pisma. Oczywiście musimy przeskrolować. To jest to? Nie, to jest 7 kroków droga. Co to są za księgi? A może? W sumie mam takie 4. Nie, to jest o szergarze. Powinny być podpisane jako chromanin chyba. To sprawdźmy na szybko. Tak na 1000% są podpisane jako chromaniny. Zbiór myśli. Mam za dużo tych książek, powiem wam. Tak, są podpisane jako chromaniny. Znalazłem twoją księgę. Chromanin, ostatni bój. Dni słabości i płaczu odeszły w niepamięć. Nastał czas ognistej zamieci. Krzyki konających i bitewna wrzawa wciąż przebrzmiewających w umęczonym umyśle upadłego strażnika. Jego męstwo i wiara stały się jego największym przekleństwem. Życie przemija szybciej, niż iskra skrzesana przez ostrze przeznaczenia. Pamiętaj o tym, że światło nadziei sięga poza mrok śmierci. Dobrze, dzięki temu możemy iść po kolejnych chromanin, który znajduje się w zatopionej wieży Xardasa. Ciekawe. No dobrze, w takim razie zatopiona wieża. Czy ja się tam jakoś szybciej dostanę moim multiteleportem? Nie mam pojęcia w sumie. Spróbujmy. Obóz sekty, stara kopalnia, opuszczona cytadela, obóz przemytników. Wiecie co? To może do opuszczonej cytadeli. Wtedy chyba powinno być w miarę okej. Na szybko sobie zlecimy. Zrobię sobie kolejny stały zapis, żeby nie stracić oczywiście jakiegoś postępu.
Później też przejrzymy dziennik, natomiast te chromaniny to jest rzecz, która mnie aktualnie interesuje. Oczywiście przewiduję, że nasz dzisiejszy materiał będzie miał godzinę, tak jak to miałam w zwyczaju, że te odcinki z Mrocznych Tajemnic, przez to, że pojawiają się tylko raz w tygodniu, no to będziemy mieli godzinny odcinek do obejrzenia. Nie spodziewałam się, że będę musiała drugi raz wpłynąć do wieży naszego maga, no ale trudno. No. Nie nurkuj. Dobra. Ale niech tak będzie. W takim razie. Nie spodziewałam się, że go tutaj znajdę. To co, wpływamy. Już tutaj oczywiście byliśmy. Natomiast... ja chyba minęłam wpłynięcie. Nie, nie minęłam. Tak mi się wydawało. Okej. Gniewna stal. Już tutaj oczywiście też niczego nie znajdziemy. Wyszczerbione topory. Wiecie co? Telekineza by się chyba przydała. No powinniśmy tą księgę mieć gdzieś tutaj. Może będzie w którymś kufrze. Chociaż ja bym powiedziała, że powinna być bardziej na środku. Tutaj jej nie ma. Wiecie co, sprawdzimy jeszcze sobie kufry. Czy się w którymś nie pojawiła? Nie. I jeszcze się upewnię, czy na pewno się nie pomyliłam. Piąta część znajduje się w zatopionej wieży Xardasa. No powinniśmy ją tutaj znaleźć. Tylko kurde, gdzie? Tutaj nie ma niczego takiego. Gniewna stal. Nie interesują nas te rzeczy, oczywiście. Wydawało mi się, że ona się pojawi gdzieś tutaj na środku, ale jednak nie. No nie podoba mi się to trochę, że nie mogę jej znaleźć. Naprawdę mi się to nie podoba. Ostatni kufer nam został. Nie ma jej. Coś podnoszę i nawet nie wiem co. Kocham. Posąg demona. Skrzynie. I powiem wam, że niedobrze jest. Ona powinna gdzieś tutaj być. A tutaj innych kuferków za bardzo nie ma. Chyba, że się pojawiła gdzieś tu. Nie no, nie pojawiła się. Wiecie co, to pozbierajmy te bronie. Może dzięki temu będzie mi łatwiej znaleźć. Gorzej, jeżeli faktycznie nie znajdę. Cholera. Ja myślałam, że pójdzie tak prosto. A tutaj jednak nie było aż tak prosto. Tędy wejdę? Nie za bardzo. Tutaj jeszcze trochę broni. Okej. No nie podoba mi się to, że tutaj niczego nie ma. Dla mnie. Bo powinno być. Aha, jeszcze tym bardziej mi się nie podoba, że słońce mi wyszło za oknem i już kompletnie nic nie widzę w tych Mrocznych Tajemnicach. Niedobrze. A co jeżeli to stworzenia tutaj miały mieć tą rzecz?
moja pochodnia, tylko że z nią nie będziemy mogli biegać. Wiecie co, chyba będę musiała poszukać czegoś na ten temat. Okej, moi drodzy, już jestem. Niestety wydaje mi się, że zadanie z Chromaninem jest zbugowane. Witam się z wami oczywiście w innym miejscu niż gdzie skończyliśmy. Jak pamiętacie, w zatopionej wieży Xardasa nie było tego Chromanina. To moim zdaniem oznacza tylko jedno, mianowicie, że coś z tym zadaniem niestety jest nie tak. Więc przeglądając aktualnie nasz dziennik i z tego co widać, jesteśmy w stanie zrobić zadanie poszukiwania skarbów oraz magiczny miecz Uriziel. Niczego więcej nie zrobimy. W takim oto temacie udamy się najpierw w okolice nowego obozu. W sumie ogólnie możemy się do nowego obozu tepnąć, wydaje mi się. Użyjemy multiteleportu, będzie troszeczkę szybciej. Więc nowy obóz. Mamy Miltena. Witaj przyjacielu, dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Milten. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. No to idziemy. Oczywiście jest to kontynuowanie wątku fabularnego Gothica 1. No, nie mamy nic większego do roboty, skoro parę rzeczy nie działa w grze. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie? To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń? Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazem. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Spotkamy się przy kopcu rudy. Tylko nikomu ani słowa. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. Okej. No dobrze, w takim razie... O Boże drogi, ale walne placucha. Dobra. Zanim oczywiście będziemy przy kopcu, chciałabym udać się do Kerta, do tego sprzedawcy, ponieważ sprzedałam mu jakiś czas temu Graal Życia, który jest potrzebny do zadania. Więc w związku z tym odkupimy go oczywiście i będziemy mogli oddać zadanie u jednego z przemytników. Wydaje mi się, że też mam tam do oddania Łuk Śmierci, bo tego chyba też nie oddałam. Także no, tędy będzie najszybciej. Później oczywiście wrócimy tutaj i będziemy kontynuować wątek fabularny. Myślałam, że uda nam się w tym odcinku zakończyć Gothica 1, natomiast przez tą całą sprawę z tym Chromaninem wydaje mi się, że no, nie uda nam się jednak tego zrobić. Więc cóż, musimy jakoś to wszystko ze sobą zgrać. Ogólnie, jeżeli chodzi o te Chromaniny, to problem jest taki, że... Jak wiecie, do Mrocznych Tajemnic został dodany później patch, który sprawia, że miejsce Chromaninów zostają zmienione. I może tak być, że na przykład miejsce piątego Chromaninu było ustawione na jakby stare miejsce. W teorii wtedy ten Chromanin jest gdzieś w okolicy chyba nowego obozu. W sumie możemy spróbować go dorwać, natomiast no najpierw zajmiemy się przede wszystkim tym, żeby zrobić to zadanie z tymi artefaktami dla Servina. Dostaniemy za to kasę, chociaż tutaj jak wiadomo najbardziej interesują nas jeszcze punkty doświadczenia. Może tak być, że jeszcze uda nam się wbić jeden poziom w walkę bronią jednoręczną u Shergara. Handel. I masz oczywiście Graala Życia.
Ja ci zaraz coś dam. W sumie ten amulet magii możesz sobie wziąć. Potężne zło. No niech będzie, i tak tego nie użyję. Dobra, niech będzie tak. I tak byśmy tego amuletu oczywiście nie użyli, ponieważ on jest przeznaczony tylko do grania pod Beliara. I do obozu przemytników. Teleportowałeś się w inne miejsce. No co ty nie powiesz, gro? No dobrze. No to co? Serwin. Witam cię. Znalazłem grę. Tak, możemy mu to oczywiście dawać. I czy to już jest wszystko? Co z tym poszukiwaniem skarbów? Stary, tylko że ja ci chyba już... Znalazłeś wszystkie. Tak, dokładnie. Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Może okażesz tą wdzięczność w jakiś bardziej namacalny sposób. Nic się nie zmieniłeś. Ale to dobrze. Masz głowę na karku, przyjacielu. Zasłużyłeś na dodatkową premię za trud i niebezpieczeństwa. Oto okrągła sumka. I moja dozgodna wdzięczność. Bywaj, przyjacielu. Nie daj się złapać z tymi skarbami, Serwin. Tak, oczywiście, mamy już każde zadanie zrobione. Tu jest Tangor. Ogólnie to Tangor ma podobno 6 chromanina, no natomiast jeżeli nie zdobędziemy 5, no to 6 tym bardziej. Czyli w takim razie zadania nieznajomo oraz tajemniczy eremita również nie zrobimy, bo się coś popierdzieliło tutaj. Pamiętaj o tym, że światło nadziei sięga poza mrok śmierci. Tak, no niestety w wieży Xardasa niczego dla nas nie ma. Cześć, Kord. Dwuręczny oręż, to nie dziękuję. Jak my stoimy z punktami doświadczenia? Mam trochę punktów. Czy ja wbiłam nowy poziom, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia. Natomiast wygląda na to, że nie mamy do robienia w tej grze już kompletnie niczego, można powiedzieć. Więc chodźmy w takim razie naładować Uriziel. Oczywiście do nowego obozu. I idziemy w stronę kopca Rudy. Dobra, troszeczkę plecucha żeśmy zrobili, ale to nic. Przebiegniemy się oczywiście tutaj. Pewnie masz. Mam już dość. Z tego co zrozumiałam, Milton będzie tutaj przy kopcu. Już. Jak najbardziej. Masz miecz i zaklęcie? Proszę. Oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Mam nadzieję, że widzicie cutscenkę. Rozdział 6. Leże śniącego. Gotowe! Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Brakuje ci 47 punktów siły, żeby użyć tego przedmiotu, że co? Na pewno. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd, natychmiast. A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! W sumie ty też mógłbyś się teleportować. I teraz pytanie, dokąd się przenieść? Chyba do Xardasa mimo wszystko, no nie? Obóz przemytników, obóz orków. To nie te teleporty.
Dok serdupy się przeniesiemy na spokojnie. Dobra, powinna być podpięte to. Nigdy się nie nauczą. Pod trójką. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Pewnie masz rację. 5, 6, 7, 8. To nie mój problem. Wiecie co, nie wiem, czy ja mam podpięty ten teleport? Nie mam. Pod szóstką mamy go teraz. No i dobra. Zobaczymy, czy Xardas coś powie. Ale jeżeli nie, no to nic wielkiego się nie stanie. Szczególnie, że wtedy po prostu sobie jakby pobiegniemy stąd i tak do świątyni, bo jest najbliżej. Xardas. Witaj. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. No, wiem o tym. Szósty krąg magii. No nic z tych rzeczy. Wiecie co, jeszcze użyjemy sobie tego dziwnego teleportu. Pójdziemy jeszcze na szybko do Shergara. Nauczyć się jeszcze bardziej, lepiej walczyć bronią jednoręczną. Z tym, że ja nie chciałabym mieć Uryziela raczej na plecach. Wymagana siła 60, naładowany. Ostatni cios, gniew i nosa. Ja sobie nie wyobrażam tym walczyć raczej. Chociaż nie jesteśmy aż tacy jacyś bardzo zieleni. Nie no, dobra jesteśmy. Dobra, oczywiście zakładamy moją broń chwilowo. Uriziel nam na plecach niepotrzebny aktualnie. No i co? Damy sobie jeszcze broń jednoręczną i wydaje mi się, że zrobimy jednak troszeczkę krótszy ten odcinek. Ponieważ no, nie chcę jeszcze dzisiaj iść tam do tej świątyni. Myślałam, że zrobimy sobie też dzisiaj finał, no ale wolałabym jednak z tym, wydaje mi się, że poczekać mimo wszystko. Do kolejnego odcinka. Skończymy wtedy równo na 50. odcinku. Raczej już zadania z chromaninami nie zrobimy. W ogóle jestem bardzo zawiedziona tym, jak bardzo dużo tych zadań się po prostu zepsuło, zbugowało na zwyczajnym świecie. Myślałam, że uda nam się wykonać ich jak najwięcej, a no część jednak postanowiła się popsuć. To jest bardzo niemiła sprawa. Natomiast wydaje mi się, że zrobiliśmy większość i to mnie na pewno jakoś w jakiś tam sposób pociesza. Co prawda, no nie zostaliśmy magnatem na przykład, powiedzmy, ale trudno. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem. Po raz kolejny wywaliło mi grę. Te teleporty są jakieś takie nieskalibrowane, bardzo bym powiedziała. I dobra, Shergar, naucz mnie tyle, ile możesz. 1, 2 punkty byłeś w stanie mnie douczyć. Dziękuję bardzo. Chociaż tyle, to wystarcza. Mamy 87%, mamy już dawno mistrza. No i co? No i tak to wygląda. Mamy 3 punkty nauki, nie zrobimy z tym raczej kompletnie nic. Akrobatyka, zaklinanie. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że wyniesiemy się stąd. Nie mamy tutaj już nic do roboty. I myślę, że pożegnam się z wami w miejscu, gdzie będziemy rozpoczynać dalej naszą fabułę. Kolejny, można powiedzieć, rozdział. Także wchodzimy do tych teleportów. No i będziemy się powoli z mrocznymi tajemnicami żegnać. Super, jesteśmy na miejscu. I teraz tak, jeszcze... O matko. To wiecie co? To może do starej cytadeli byśmy się tepli. Szczerze mówiąc, to będzie chyba szybciej. Ewentualnie do starego obozu. Nie, obóz orków. O! Super! Mogłam się tak po prostu tepnąć przed. Dobrze, moi drodzy, w takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza.
Słyszymy się już w kolejnym odcinku za tydzień w niedzielę. Pożegnajmy tę serię, ponieważ kolejny odcinek będzie już tym ostatnim. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!